Torba na siłkę gotowa. Matka gotowa, zobaczcie, ubrałam sobie te getry, które kupiłam sobie w Pepco. Lepsze bym miała w pasie eski może, ale ja nie przecisnę esek tu w biodrach. W pasie bym miała dobre, ja mam zawsze ze skami ten, że w biodrach ich nie przeciągnę, a w pasie M-ki mam trochę za luźne, ale nie lecą mi. Ubrałam sobie top z Oceans Apart i na to tą bluzkę Sisseya. Ja właśnie lubię takie rozwiązania na siłownię, że nie jestem tu taka goła też, tylko ta. No. Gumka na ręce, cyk, i założę dzieciaki do przedszkola, a Stona wypuszczę, jak przyjdę, to jeszcze z nim pójdę na spacer. No i ruszamy. Luza dla Laurki i ten, ubieraj ten. Co? No. Dzieciaczki też gotowe. Laurka sobie wzięła laleczkę. Prawda? Bo jest piątek. Tak, i musimy jeszcze uczesać włoski. O, znalazł się Laurka kwiatek od tej. Od opaski to jest. Znalazłem, tu było. No, no to widzisz. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like I do. No, tak ładnie wróciłam z siłki. Tak, nie przebrałam się, nie wzięłam prysznica, bo nie wzięłam sobie ciuchów po prostu. Powiem wam, że jest w tym wszystkim moc. Czarodzieja sobie jeszcze zapodam, bo zapomniałam rano. I mam cały czas dla was kod rabatowy na hasło Basia, 10, macie 10% rabatu na adaptogeny, także możecie sobie sprawdzić. Ja właśnie dostałam kolejną paczkę, przyjął kurier, bo królowa, tadam, królowa typ kobiecych adaptogenów, mi się wydaje. Działająca, może jak macie burzę hormonów i różne sprawy związane z tym, albo staracie się gdzieś na przykład, bo królowa nie przestrzega sztucznych reguł, kieruje się intuicją i sercem. Tam, gdzie się pojawia, zapanuje pokój, harmonia i radość. Jej ciało kipi witalnością, a uroda zachwyca każdego dnia. To wskazówki do stosowania produktu. Wejdź na mothersprotect.com. Instrukcje. The Woman Reborn. Pięknie opakowane. W ogóle cudowny pomysł na prezent dla każdej kobiety. Ja myślę, że królowa jest dla każdej kobiety. Ja teraz stosuję cały czas czarodzieja. Adaptogenów nie łączymy ze sobą. Kończymy jeden, zaczynamy stosować drugi. Myślę, że jak się mylę, to się dowiem, ale jak się nie mylę, to... Może nie chodzi nawet o to, żeby skończyć całą butelkę, ale nie możecie brać tego i tego naraz. Musicie odstawić na przykład czarodzieja i wprowadzić królową. Ja tego nie robię. Czarodziej daje mi dużego kopa, dużą koncentrację i tak dalej. Naprawdę adaptogeny działają. I te wszystkie filmiki, które możecie być speedowani teraz, tak, bo jest dużo, Mothers Protect dynamicznie się reklamuje, też poprzez influencerów i tak dalej. Ale to są wszystko naprawdę opinie kobiet, bo ja głównie kobiet chyba widziałam. Nie trafiłam chyba jeszcze na pana. Nie trafiłam raz na pana. Które są naprawdę
Mother's Protect nie robi czegoś takiego, że masz tutaj, przetestuj i powiedz, jakie to jest super, jak to działa. Nie, macie czas na przetestowanie tego i jeżeli na was działa, w sensie jako osoba promująca, bo ja dostałam współpracę z Mother's Protect na początku i ją kontynuuję, bo to naprawdę działa. Myślicie, że stosowałabym coś i suplementowała się czymś, co na mnie nie działa? Po co? Bez sensu, zwłaszcza, że jest niedobre w smaku i to wam mówię prosto z mostu, że pyszne to nie jest. Jest okropne normalnie, waleriana chyba przy czarodzieju to jest, ale czarodziej i tak jest smaczniejszy jak, dla mnie niż delikatniejszy niż aura. Ale to są zioła, więc ma to działać, a nie smakować. I tak, ja naprawdę czuję się dużo bardziej witalna. Obudziłam w sobie co moc taką. Ćwiczenia też robią wiadomo swoje, bo to jest inne zmęczenie. I nawet jak te mięśnie bolą, to wiadomo, że działają. Działają. I żeby tu nie latało za bardzo, jutro ręce mocniej jadą. Jest taka sprawa, mam do sprzedania szelki Astona. One były zakupione w sklepie Tip Top. Musiałam kichnąć. Zakupione w sklepie Tip Top za 169, nie mogę się wysłuchać. 159 zł. Niestety to nie są szelki dla Astona. Polecane na grupach wyżłowych, wszędzie, no po prostu wszędzie. Aston ma tak rozbudowaną klatkę piersiową, że pierwsza jak zadzwoniła mój instruktor i tak dalej, pani powiedziała, żeby tu mocniej popuścić i ten, no i wydawało się, że to jest dobre. Ale po dłuższym czasie Astonowi wyciera się sierść i po spacerze ma czerwone tu pod pachami, więc to nie są szelki dla nas. No i jestem zmuszona je wymienić na inne, prawdopodobnie na szelki, jak one się nazywają, lumen, czy jakoś tak, które mają dłuższy pas, pisałam z panią na czacie ze sklepu i powiedziała, że ona ma dwa wyżłe i jeden biega w lumenach, drugi w szelkach security, tylko że te security nie mają regulacji tutaj. Ja się znowu boję, że no i czytałam zresztą opinię też tam, że jak się prowadzi psa na przednim zapięciu, na easy walku, to one się bardzo przekręcają. Jak się idzie tak, a są bardzo ciągnie, więc ja nie mogę z nim iść na zapięciu z tyłu, bo ja nie, no bo po prostu jest jakaś masakra, ja nie jestem w stanie go utrzymać, to jest silny pies. No wyżły mają bardzo taką rozbudowaną tą klatę i to nie są psy, ale jak macie jakiegoś innego pieska, nie wiem, bordera, no innego po prostu psa, nie wyżła takiego wypchanego do przodu, czy doga niemieckiego wypchanego do przodu, to macie okazję, bo chcę je sprzedać za 100 zł, także myślę, że fajna okazja, jakbyście chcieli je kupić. You, I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. I, it doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Boli mnie wszystko. Tyłek mi płonie. Jeszcze mnie czeka jedna seria na tym ustrojstwie. Idę na salkę. Poćwiczę coś z ketlami i jadę. Potrzebuję coś kupić. Potrzebuję kupić prezent na piątek. Jakiegoś kwiata czy coś takiego. No i co, ćwiczę. Tyłek mnie tak boli, że muszę chwilę odpocząć. Ale no pain, no game. No. Także może wam coś jeszcze nagram z siłowni i działam dalej. Sorry za mój wygląd, wyglądam jak Janusz jakiś. Słuchajcie.
No ale na siłowni się nie przychodzi wyglądać. Ja już dawno poćwiczone, dawno przyjechane. Byłam w Dobromierze, kupiłam skrzydło kwiaty, bo był piękny. Tak to nie wiem, ten kwiat chyba się podoba każdemu, rośnie pięknie, nie jest zbyt wymagający, więc kupiłam skrzydło kwiat. Pojechałam jeszcze do Brico, kupiłam obrzeża, będę kończyć takie koła pod rododendronami. Myślałam też, żeby pod drzewami też zrobić, bo dosadziłam róże i lawendę, ale stwierdziłam, że to się i tak rozrośnie. Jakoś sobie poradzimy, kosząc wokół tego, a niekoniecznie takie jaja wokół tego drzewa, bo to takie jajo z ekobordu by trzeba było zrobić. Chyba nie do końca by mi się to podobało, powiem Wam szczerze. Już wolałabym zrobić rabatę po całości i resztę wysypać kamieniem, bo bardzo zależało mi na tym, żeby rododendrony podsypać korą. I właśnie dzisiaj będę to kończyć. Proszę bardzo, ogarnięte, tu mu przełożyłam książeczki. Tu nam się rozwaliła ta skrzynia, ale to poproszę męża, jak wróci, żeby ją naprawił. Trzeba nabić wieko, bo Antek na nim stanął i ono po prostu wypadło z gwoździ. Trzeba je powyciągać te gwoździki i na nowo to nabić. Tu mu poukładałam, tu ma ogarnięte, tu ma już pustą szafkę. Będzie w niej trzymał sobie książki do szkoły. No i na razie Antoś zostaje przy tym biurku, tylko kupimy mu normalne krzesło i to biurko podniesiemy do góry i zrobimy mu tu też półkę i Antka pokój będzie malowany. Jeszcze pomalujemy i ten pokój, właśnie wtedy moją sypialnię, ale to dopiero w sierpniu, ze względu na to, że mój mąż wraca 24, ale tylko i wyłącznie na 2 tygodnie. Wraca tak jakby centralnie na swoją rotację. Źle, bo wiecie, gdyby jeździł tak, to by wyszło na to, że tak naprawdę nie byłoby go tylko 2 tygodnie przez wakacje, a tak to pojedzie, nie będzie go chyba w ogóle początkiem roku szkolnego Antka, a to taki dość moment stresujący dla mnie, ale praktycznie cały sierpień będzie w domu, więc no trudno, trudno się mówi, jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że ta moja siłownia też nie będzie jakoś tak zaburzona, ale poproszę mamę, żeby mnie jakoś wspierała i żebym po południu mogła czy jakoś zostawiać u niej dzieci, żebym mogła na tą siłownię sobie jechać, żeby się nie zapuszczać. Jak widzicie, nie ma dywanu Antka. Tu jest tak. Kończę to. Idę, jadę teraz po dzieciaki. Przyjeżdżam. Oni sobie będą jak zwykle po przedszkolu, mają taki chill out. Grają sobie, oglądają. A ja sobie tu u Laury już nie zostało dużo posprzątać ten pierdolnik tu i ułożyć jej w szafce. Wytrzeć tu kurze jeszcze w tej części pokoju, gdzie ma szafę. No i tyle. I zamykam to. Ogarniam taki mały nieacces po domu i wychodzimy na zewnątrz, bo jutro jest w ogóle Boże Ciało, więc no jutro nie będę latać z kosiarką i bardzo by mi zależało, żeby właśnie skończyć te obrzeża i polatać z kosiarką, ale jest bardzo ciepło. Jedyne co to dzisiaj mi nie wyjdzie, to spacer za stona. Róża to jest jakiś sztos. Zobaczcie, jakie ona ma kwiaty. Tu już przekwitła, ale już nic straconego, bo rośnie, ona będzie kwitła cały sezon. Przepięknie pachnie, przepięknie. A ta? To jest już w ogóle, ta i to co się dzieje, to ja nie chcę jej tak chwalić, bo boję się, że rzucę na nią jakiś urok, ale no kwitnie pięknie i ona też będzie cały czas odnawiać kwitnienie, więc mam nadzieję, że nie przekwitnie, tylko będzie i z tej strony też już w tym roku pięknie się rozrosła, ona się tak rozrosła w rok i powiem Wam, że chcę tutaj takie linki zrobić, albo najlepiej drut obwiązać, biały, no żeby nie było widać na filarach, i żeby ona się po tym drucie tak pięła. Coś takiego musimy zrobić. Dobra, a teraz idę. A stanę zamknęłam, żeby nie musieć bramy zamykać i otwierać. Muszę do tego paczkomatu jeszcze skoczyć. Nie wierzę po prostu. Jak nie Laury bajka, drze się jak nie powiem co, to teraz Ason stoi tu i sobie drapie ucho. Idź stąd.
i nie wąchaj mnie, śmierdzę, bo... No ma coś z uchem, już mu zasma... Nie, idź ode mnie teraz, dajcie mi przestrzeń! Matka wykona chyba prawie swój plan działania. Prawie, bo idealny plan działania to by było wykoszenie całego podwórka. A, ale tu mi się nie udało. Tu mi się udało, pięknie. Jest już po 20. Ja robię agrowłókninę jeszcze. Dzieci oglądają bajkę. Tak, oglądają o tej porze bajkę. Ale cały dzień się pięknie bawili. Wyprałam nawet dywaniki do pokoju dzieci, które ociekają właśnie. Ogarnęłam u Laury, ogarnęłam sobie w domu. No, ta trawa już poczeka do piątku, a w poniedziałek znowu sobie wszystko wykoszę. Wiecie, żeby było tak świeżo. No i tu jednak nie robię agrowłókniny, bo tu myślałam, żeby takie jaja porobić pod tym. Wyglądałoby to już kiczowato, więc tu będziemy się jakoś troszeczkę męczyć. Też podsypię trochę korą. Tam może koło tego, żeby to tak... nie wiem, może mniej będzie trawa koło tego rosnąć wtedy, ale na razie się fajnie koło tego kosi, nie jest źle, tylko trzeba tak tą lawendę, wiecie, wziąć w ręce, bo nie jest jeszcze taka rozrośnięta. Okej, ja działam. Bo już niedużo czasu mi zostało. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. Kółko gotowe, zasypać agrowłókniną, a zasypać korą mi będzie. Jeszcze trzy. Szybciutko. Proszę bardzo. Obsypane. Tu jeszcze siądzie, mam jeszcze worek, ale nie chcę tak dużo sypać, bo się będzie wysypywać. Tam dałam, tu dałam nawet, zobaczcie, tu jest tak z górki. Tego tak troszkę podsypałam, bo powiem wam szczerze, no nawet nie wiem, czy on będzie, czy on mi nie umrze, bo on jest taki marniutki. A te są ładnie podsypane. Trochę wysoki ten ekobord, ale przynajmniej się ta kora nie będzie wysypywać. A zrobiłam to dlatego i ze względów estetycznych, bo naprawdę ładnie to wygląda. Zobaczcie, z perspektywy wiem, że jest już złe światło, a po drugie rododendrony lubią kwaśne podłoże, będą lepiej rosnąć i tak dalej, i tak dalej. I gdybym nawet chciała zrobić rabatę, tak po całości, tak, to resztę bym sobie wysypała kamieniem. A wiem, że rododendrony nie lubią takiego kamienia, chociaż ten bardzo ładnie rośnie. Dzisiaj Dzień Bożego Ciała, myśmy wrócili właśnie z kościółka, Laurka spała kwiatki pierwszy raz. No i tak. I czekamy teraz na moją mamę. Moja mama pojechała zawieźć samochód, przyjedzie tutaj na rowerze, pojechała też się przebrać, żeby jej było lżej. Ja się cała już tu rozmazałam, widzę. No ale to nic, właśnie mąż mi napisał, że Laura z koszyczkiem do kościoła w czerwcu. I kolejny dzień. Na razie nie jest mi się dane w ten weekend wyspać. Ze względu na to, że wczoraj Laura, dzisiaj musiałam wystawić śmieci. Przypomniałam sobie o tym o 22, ale byłam już tak padnięta, że nie miałam siły. Jeszcze się zdenerwowałam, bo Asto zaszczekał i mnie obudził i nie mogłam zasnąć. Ci się rozdzierają od samego rana. Ej, proszę was, ciszej. Oddaj mi, Antoś, już ten zegarek. Nie, daj mi go. Daj. Ja dzisiaj idę na siłownię i muszę mieć zegarek naładowany. Muszę sobie naładować zegarek. Nie mam. 50%. Więc dzień zaczynam od... czarodzieja, oczywiście. I grzeje płatki. Robię dzisiaj na śniadanie płatki z mlekiem. Nie linczujcie mnie za to. Ja całe życie... Całe życie. Całe dzieciństwo, jak chodziłam do szkoły, to rano mama dawała nam płatki z mlekiem. Czy to zwykłe cornflakesy, czy jakieś na słodko. I żyję. Jestem zdrowa. Nie chorowałam przez całe dzieciństwo, naprawdę. Matka ready. Moja sypialnia nie bardzo. Ale jadę się spotkać z koleżankami. Ubrałam się tak, bo potem jadę na siłownię. Ubieram tylko na to koszulkę i będę miała wygodnie i dobrze. To jest komplet Ocean Apart. Zresztą chyba widać.
I powiem wam, że nigdy nie byłam w nim jeszcze na siłowni. Nie wiem czemu. Tak po prostu brałam te, co wyprałam na bieżąco. Ale nie mogę znaleźć mojej koszulki. Ubieram czarną koszulkę z Tomem i Jerrym. Tu mam. No i tak. Muszę jeszcze Laurę poczesać, bo wygląda jak... Chodź, Laura, się uczesać. Wróciłam do domu, byłam u koleżanki. Zobaczyć, jak się pięknie urządziła. Piękny dom, bardzo mi się podoba. W moim stylu. Piękny dom. No i tak miło, że wieje. A jeszcze pan ma zamiar chyba wykość całą działkę. Całą działkę. Pod kaszarką. No. Nie żeby ten, no bo się tak kosi, ale ile on będzie tak brzęczał tym. Chyba nie odpocznę w domu. A teraz ogląda bajki o 17 gdzieś tak. Antoś ma mieć trening, ale dzisiaj nie pójdzie, bo ja chcę iść na siłownię. Jutro mają turniej, więc sobie pogra, a dzisiaj ja miałam zaplanowaną tą siłownię i szczerze powiem, że zapomniałam, że oni mają przełożony trening i będą go dzisiaj mieli. Więc już trudno, ja sobie zaplanowałam, więc nie będę rezygnować też ze swoich planów. Nie zawsze trzeba z siebie rezygnować. A Antoś cały czas chodzi na treningi, nie opuszcza treningów, więc jak raz pójdzie, to się nic nie stanie. Zresztą i tak się już sezon kończy. Jest godzina 15, wstawiam rybę i chciałabym iść wykosić z tyłu koło domu i dzisiaj zakończyć tego vloga. A jutro mamy ten turniej, także napięty mamy ten weekend. Wczoraj byliśmy w tym kościele, potem była u nas mama, siedzieliśmy tu, grilla robiliśmy, grillowaliśmy. Dzisiaj byłam u tej znajomej, jeszcze jedna koleżanka przyjechała i dzieci się pobawiły, wyszalały, bo są w podobnym wieku, a jutro znowu turniej, także nie nudzimy się, cały czas coś się dzieje. Jeszcze jutro przyjeżdża koleżanka pomalować się na wesele, a my mamy ten turniej, więc muszę jej dać na ten temat znać. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, me. Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Babcia dostaje reprymendę za to, że złupała, ubrała się, jakby była jesień. No, czarną koszulkę i obcisłą spódnicę. No, no i co? Jedziemy nad wodę. Mam nadzieję, że się dostaniemy do rzeki tutaj, bo tutaj nie ma ludzi. No a jedziemy z dwoma psami, bo jeszcze przyjedzie koleżanka ze swoim pieskiem. Więc fajnie by było, gdyby tam nie było ludzi, gdybyśmy się jakoś tam dotaszczyły przez krzaki. I tak. Antoś spał dzisiaj u mojej mamy i Astona jak spokój. No i czekamy. Czekamy na koleżankę, która już na psami o wpół do rzeki wyjeżdżają, więc za chwileczkę powinna tu być. Za 5 minut gdzieś Astonowi się chce pić. Już Astonek. Bo przywiązałam go do drzewa, bo tu u mamy nie ma ogrodzenia. No i wiecie, bałam się, że mi gdzieś zwieje. No co na mnie szczekasz? Do domu cię nie mogę puścić, Aston, bo tam jest kotek, a on potem jest bardzo straumatyzowany, jak czuje twój zapach. No, do mamy go nie biorę już do domu chyba nigdy, bo powiem wam, że w Wigilię Aston był ze mną u mamy, to kot 2 dni nie chciał wejść do domu, więc szkoda zwierzęcia, więc... Aston, rozwaliłeś babci lampkę. Dobra, ogarniam tego psa, bo mu się zdecydowanie jest mu ciepło i chce mu się pić. Aston, to co inne psy przeżywają, co mają sierść? Kochani, hejka, ja właśnie wróciłam z siłowni, witam was w kolejnym vlogu i przyszły szelki Astona. Mam nadzieję, że są dobre. No i sprawdźmy, wzięłam mu szare, bo wzięłam mu model Lumel. O, jakie ładne. Szaruskie. Szary Aston, szale, szelki, wzięłam mu rozmiar L. Tak jak wychodził z wymiaru. No i sprawdźmy. Szelki są marki Trulow, tak jak poprzednie, ale wzięłam mu z polecenia pani na forum, już napisałam, nie na forum, tylko tam na czacie. Poprosiłam ją o polecenie i polecała mi właśnie te Lumel.
No bajka, no ta to jest chyba inna bajka w ogóle. No pewnie. O, wstawaj, obróć się. Wstań! No chłopie, no stretching to potem. Kurde, mam dziurę w skarpecie. Co to? Czekaj, bo gruby jesteś. Coś. No bez jaj, że ty się nie zapniesz, to. No kurde, no a są też zupełnie inna bajka te szelki. No wchodzą ci pod... Kurde, no nie puchaj, że mi tak, matko święta. Dobra, i totalnie wam polecam. Nie? Co? Co fikasz? Picie masz na zewnątrz. W domu ci nie leję picia w lecie, bo mój drogi panie, patrzcie się, jakie mam okna brudne. Tragedia. Lejesz mi po całym tym. Fajne, założyłam sobie taką moskitierę, sobie kupiłam za 16 zł w Action i ona zna magnesy, więc szybko wraca. Co prawda, jak widzicie, mam HS-a, ja tu będę miała plisowaną moskitierę, ale na razie przymocowałam ją tylko z tej strony i u góry, mocna jest. Powiem wam, jeszcze są nawet pineski, więc jak macie drzwi, których wam nie szkoda, to możecie nawet to pineskami poprzepinać, może jakoś nawet do sufitu. Ja mam tak... Tu na dole myślę, że jeszcze sobie przykleję na dole, do podłogi, że sobie rzepa przykleję, no tylko, że jak zamykam, to mi, no będę musiała tędy, ale chyba przykleję sobie tam rzepa do podłogi, żeby mi to tu tak nie furgało dołem tam. Ale ogólnie moskitiera fajna i jak pies przejdzie nawet, to się od razu zamyka. Aston nie położył się tam nad wodą nawet na minutę, nawet mu ręcznik już raz... Nie położył się, on cały czas deptał, cały czas się rozglądał, także samo to, te psy są niezniszczalne po prostu. Wiadomo, jak przyjechał do domu, to potem leżał, nawet wiecie, jak żeśmy wyjeżdżali autem, bo pojechaliśmy na Prażone do mojej mamy, to już Astona tu zostawiliśmy, żeby odpoczął, bo on właśnie przy nas nie umie odpoczywać, nie umie tak, wiecie, położyć się, tylko stoi, oczy mu się zamykają, więc zostawiłam go tutaj na podwórku, jak przyjechał, jak wyjeżdżałam, to był w budzie, jak przyjechałam, to był w budzie, nawet nie wybiegł, żeby nas przywitać, także... Tak, był zmęczony, ale szok, ile mają energii, mógłby mi dać połowę.